Serdecznie witam w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która przygotowuje młodzież do pełnienia ról w służbach mundurowych. Zapraszam do zapoznania się z naszą szkołą i ofertą edukacyjną. Zespół Szkół imienia Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym jest placówką z ponad 60-letnim okresem istnienia, bardzo bogatą historią i tradycją. Został założony w 1947 roku przez Witolda Nowackiego jako liceum rolnicze pierwszego stopnia dla dorosłych. W latach 1956-64 szkoła istniała jako technikum rolniczo-łąkarskie, od dnia 1 września 1977 roku jako zespół szkół rolniczych. 16 września 2006 roku zespół szkół w Radoryżu Smolanym przyjął imię Władysława Tatarkiewicza. Profesor, wybitny filozof, estetyk, laureat wielu prestiżowych nagród, od 1919 roku związany był z Radoryżem przez małżeństwo z tutejszą dziedziczką, Teresą Potworowską. Tu spędzał wakacje, mieszkał w zachowanym po dzień dzisiejszy dworku, w cieniu drzew pisał najwybitniejsze dzieła. Obecnie dyrektorem placówki jest pani Marianna Brzozowska-Skwarek. W skład zespołu wchodzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Internat. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę sportową, siłownię, salę gimnastyczną oraz dwa boiska do piłki nożnej o trawiastym podłożu, w tym jedno pełnowymiarowe. Umożliwia to organizowanie turniejów piłkarskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalistów. Dla gimnazjalistów już po raz ósmy organizowana jest impreza plenerowa Gimnazjada, w czasie której odbywają się konkursy przedmiotowe i artystyczne oraz rozgrywki sportowe. Nieocenione walory zespołu szkół w Radoryżu Smolanym to atrakcyjne położenie, szkoła położona jest w parku z dużą ilością zieleni, dobrze wyposażona baza sportowa, nowoczesne pracownie komputerowe i centrum multimedialne, internat dla dziewcząt i chłopców oraz sala widowiskowa. Największym jednak atutem szkoły jest to, że jest szkołą bezpieczną, przyjazną uczniowi, w której pracuje doświadczona, zaangażowana, doskonaląca swoje umiejętności kadra nauczycielska. Nauczyciele są czynnymi egzaminatorami matury i egzaminów zawodowych. Uczniowie zespołu szkół w Radoryżu Smolanym to inteligentni i ambitni młodzi ludzie. Biorą udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, realizują programy i projekty z zakresu profilaktyki, ekologii oraz ochrony środowiska. Są wolontariuszami akcji charytatywnych i kampanii społecznych. Z zespołu szkół wywodzi się liczna grupa absolwentów zajmujących zaszczytne stanowiska i działająca na rzecz społeczności lokalnej. Zespół szkół w Radoryżu Smolanym to dynamicznie rozwijająca się placówka. Od 1 września 2010 roku w pierwszych klasach Liceum Ogólnokształcącego wprowadzono innowacje pedagogiczne z zakresu służb mundurowych. Powstała tak zwana klasa policyjna, realizująca innowację pod nazwą Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny oraz tak zwana klasa pożarnicza, realizująca innowację pod nazwą Ochrona Przeciwpożarowa. Uczniowie tych klas, oprócz wszystkich zajęć obowiązkowych przewidzianych programem nauczania dla liceum ogólnokształcącego, uczestniczą w zajęciach dodatkowych z edukacji policyjnej według autorskiego programu nauczania opracowanego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łukowie oraz edukacji ogólnopożarniczej według autorskiego programu nauczania opracowanego we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Ponadto plan nauczania w tych klasach obejmuje nauczanie wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Zajęcia dotyczące innowacji odbywają się w każdą środę w wymiarze 4 godzin. Środa jest dniem mundurowym, obowiązkowym strojem w tym dniu jest tak zwany strój bojowy. Natomiast podczas ważnych uroczystości szkolnych i wyjazdów pozaszkolnych uczniowie prezentują się w strojach galowych. Klasa policyjna realizuje program innowacji na przedmiotach teoretycznych, edukacja ogólnopolicyjna i prawo oraz przedmiotach sprawnościowych, musztra policyjna i samoobrona.
Zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo policjantów o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie. Bardzo ważnym uzupełnieniem zajęć prowadzonych na terenie szkoły są wyjazdy do komisariatów policji, udział w pokazach ratownictwa medycznego czy pomoc policji w organizacji imprez plenerowych. Wszystkie te zajęcia pozwalają młodzieży na bliższe poznanie specyfiki pracy w służbach mundurowych, kształtują wśród uczniów postawy i cechy charakteru takie jak odpowiedzialność, wytrzymałość, wytrwałość, systematyczność, pracowitość, wrażliwość na ludzką krzywdę, opanowanie w sytuacjach kryzysowych i radzenie sobie ze stresem. Uczą również szacunku do państwa polskiego i symboli narodowych, funkcjonariuszy państwowych, przestrzegania prawa oraz przygotowują młodych ludzi do podejmowania w przyszłości działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mam na imię Marlena, jestem uczennicą drugiej klasy liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym. Mam już stopień nadkadeta, no ale mam nadzieję, że w przyszłości będziecie mogli mówić do mnie pani władzo. Uczestniczymy w zajęciach z musztry policyjnej oraz samoobrony. Mamy też zajęcia ogólnopolicyjne. Obecnie przygotowujemy się do obozu szkoleniowego, sprawni jak żołnierze. Mam na imię Rafał, chodzę do klasy drugiej policyjnej. W zeszłym roku byliśmy na obozie proobronnym w miejscowości Puszcza, na którym uczestniczyliśmy w ciekawych zajęciach, m.in. strzelanie i wspinaczka. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Z obozu wróciliśmy również zmęczeni, jak i zadowoleni. Klasa pożarnicza realizuje zagadnienia innowacji w dwóch blokach tematycznych. Zajęcia prowadzi naczelnik Wydziału Operacyjnego, młodszy brygadier Szczepan Goławski. Część teoretyczna wprowadza ogólnie do zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom funkcjonowania straży pożarnej oraz funkcjonowanie systemu szeroko rozumianego ratownictwa. Zajęcia w tej części odbywają się w formie wykładów i prezentacji. Uczniowie są zapoznawani z podstawowymi uregulowaniami prawnymi określającymi działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej. W czasie drugiej części zajęć uczniowie są szkoleni z zagadnień musztry pożarniczej, regulaminów oraz ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem sprzętu pożarniczego. Ponadto młodzież uczestniczy w zajęciach z zakresu ratownictwa medycznego. Zajęcia prowadzone są we współpracy ze słuchaczami Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie, Wydziału Ratownik Medyczny. Najlepszym sposobem na zapoznanie młodzieży ze sprzętem oraz specyfiką funkcjonowania straży pożarnej są szkoleniowe wyjazdy do jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łukowskiego. Uczniowie dostrzegają różnice w wyposażeniu jednostek w bazie lokalowej oraz w możliwościach podjęcia przez te jednostki działań ratowniczo-gaśniczych. Istotnym elementem wyjazdów jest bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych. Istotą organizowanych zajęć jest przekazanie młodzieży bakcyla związanego z ochroną przeciwpożarową. Zainteresowanie ich niesieniem pomocy, uwrażliwienie na ludzką krzywdę, wyrobienie nawyków do przezwyciężania własnych słabości. Zbudowanie takich postaw jest niezbędne dla przyszłych strażaków zawodowych czy strażaków ochotników, czyli ludzi gotowych nieść pomoc potrzebującym. Nazywam się Katarzyna Zdunek, jestem uczennicą klasy drugiej o profilu ogólnopożarniczym. W ramach zajęć strażackich uczestniczymy w różnego rodzaju wyjazdach do jednostek oraz obozach szkoleniowych. Najciekawsze są zajęcia ze sprzętem pożarniczym oraz te, w których poznajemy, jak udzielać pierwszej pomocy. Uczestniczymy także w zajęciach z zakresu musztry strażackiej. Wybrałam tę szkołę, ponieważ chciałabym nawiązać swoją przyszłość ze strażą pożarną. Mam na imię Paweł, chodzę do drugiej klasy pożarniczej. Dzięki zajęciom ze strażakiem poznaliśmy wady i zalety pracy w straży. Nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy o sprzęcie przeciwpożarowym, gaszeniu pożarów i udzielaniu pierwszej pomocy. Podoba mi się w szkole, ponieważ poznałem tu wielu wspaniałych ludzi. W szkole wszyscy się znają, więc panuje miła atmosfera. Bardzo polecam tę szkołę wszystkim, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z mundurem. Bardzo ważnym elementem realizacji innowacji jest uczestnictwo w obozie obronnym. Uczniowie klas mundurowych podczas tygodniowego obozu w miejscowości Puszcza w powiecie chełmskim pod kierunkiem instruktorów uczestniczyli w zajęciach z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, zarządzania kryzysowego, zachowania się w strefie nadgranicznej, samoobrony, zachowania się na wysokościach, a także strzelania z broni pneumatycznej. Młodzież mogła nauczyć się jazdy konnej, a także jazdy quadami.
W trakcie krótkiego czasu zostali poddani intensywnym ćwiczeniom fizycznym i przeszli surową szkołę przetrwania. W celu podniesienia prestiżu nauki w klasie mundurowej oraz dodatkowego zmotywowania do systematycznej pracy w zakresie zdobywania wiedzy i kształtowania pożądanych cech charakteru, uczestnicy innowacji zdobywają stopnie awansu. Zewnętrzną oznaką posiadanego stopnia są noszone na pagonach belki w ilości odpowiadającej posiadanemu stopniowi. W roku szkolnym 2012-13 proponujemy następujące kierunki kształcenia. Liceum ogólnokształcące, klasa policyjna pod patronatem Powiatowej Komendy Policji w Łukowie, klasa ogólnopożarnicza podzielona na dwie grupy. Grupa ogólna dla tych, którzy tradycyjne liceum chcą ukończyć i grupa pożarnicza, która będzie realizowała innowacje ochrona przeciwpożarowa. Grupa ta pod patronatem Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. I nowa klasa, klasa wojskowa pod patronatem 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Będziemy działać na podstawie porozumienia podpisanego z panem generałem Tomaszem Drewniakiem. W szkołach dla dorosłych proponujemy liceum ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych i liceum ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Ponadto proponujemy szkołę policealną w zawodzie technik administracji, technik rachunkowości i technik archiwista. Zapraszamy również osoby zainteresowane do ukończenia kwalifikacyjnego kursu w zawodzie technik rolnik. Serdecznie zapraszam do współpracy z naszą szkołą i do kontynuowania edukacji w naszej szkole. Zapraszamy wszystkich do naszej szkoły, bo w naszej szkole jest super!